Cześć kochani, z tej strony Jaga. Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. Przychodzę do Was dzisiaj z fascynującą, ale i tragiczną sprawą śmierci Caitlin Hobbs. Katie już od najmłodszych lat towarzyszyło silne przeczucie, że nie dożyje swoich 16 urodzin. Próbowała przygotować na to siebie samą i rodzinę. Na miesiąc przed wyznaczoną datą napisała listy pożegnalne adresowane do bliskich. Katie została porwana w drodze do domu. Tej nocy matka miała proroczy sen, w którym odczuwała ból córki. Czy śmierć Katie była zwykłym przypadkiem, czy też nastolatka posiadała zdolność prekognicji? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć sobie w dalszej części materiału. Caitlin Hobbs urodziła się 20 kwietnia 1971 roku w Oakland w stanie Kalifornia. Hobbs miała trudne dzieciństwo. Jej rodzice Vivian i Wayne rozwiedli się, gdy miała 8 lat, z czym przez bardzo długi czas nie mogła się pogodzić. Była blisko z ojcem, kiedy więc wyprowadził się z domu, ich wzajemne stosunki uległy pogorszeniu. W gimnazjum jej najlepsza przyjaciółka zmarła nagle z powodu choroby serca, co dodatkowo pogłębiło uczucie osamotnienia i niesprawiedliwości w życiu nastolatki. Katie od najmłodszych lat otwarcie mówiła o przeczuciu, że umrze młodo. W wieku 8 lat owo przeczucie skrystalizowało się w wiarę, że nie dożyje 16 urodzin. Przekonanie to było tak silne, że wzbudzało w niej nieustający lęk. Vivian, chcąc pomóc jej w przezwyciężeniu strachu, postanowiła zmienić miejsce zamieszkania i szkołę córki. Miała nadzieję, że nowe środowisko i nowi znajomi pomogą Katie patrzeć w przyszłość z większym optymizmem. Przeprowadziły się więc do Las Vegas w stanie Nevada. Tam wynajęły mieszkanie w apartamentowcu na przedmieściach. Ta strategia przez jakiś czas wydawała się działać. Katie nawiązała nowe przyjaźnie i szybko przystosowała się do nowego otoczenia i środowiska. Z biegiem lat coraz rzadziej wspominała o mrocznym przeczuciu. Na kilka miesięcy przed 16 urodzinami czarne myśli powróciły. Katie każdego dnia towarzyszył paniczny strach, że wkrótce umrze. Całe dnie spędzała zamknięta w swoim pokoju i nie chciała wychodzić z domu. Pewnego wieczoru zalała się łzami i powiedziała: „Mamo, nie chcę się starzeć, już na zawsze chcę pozostać małą dziewczynką”. Odpowiedziałam, że wszyscy kiedyś musimy dorosnąć. Może nie jest to najłatwiejsza rzecz na świecie, ale wszyscy to robimy. Ona na to, ja nie zamierzam. Obudziwszy się rankiem swoje 16 urodziny, ze zdziwieniem i ulgą uświadomiła sobie, że wciąż żyje. Jej siostra Teresa Hobbs wspomina, jak tymi słowy przy śniadaniu zwróciła się do Vivian. Udało się, mamo, udało się, mam 16 lat, udało mi się, żyję. Wydawało się, że w końcu przezwyciężyła strach. Wyznała nawet matce, że nie warto wierzyć w przeczucia i się nimi przejmować, jako że nigdy się nie spełniają. Katie zaczęła żyć pełnią życia. Bez obaw wychodziła z domu, spędzała też coraz więcej czasu z przyjaciółmi. Zaczęła nosić makijaż. Jej zainteresowanie kosmetologią wciąż rosło. Chciała rozwijać się w tym kierunku, a w przyszłości otworzyć salon fryzjerski pod nazwą Katie's Cuts. Jej plany na przyszłość niestety nigdy się nie ziściły. Katie Hobbs zniknęła bez śladu w nocy 23 lipca 1987 roku. 3 miesiące po swoich 16 urodzinach. Tego wieczoru czytała książkę w swoim pokoju. Po skończeniu lektury zeszła na dół i powiedziała matce, że wybiera się do pobliskiego sklepu, by kupić sobie następną książkę. Była 23. Podeszła do mnie i powiedziała: „Mamo, idę do sklepu, żeby kupić książkę. Daj mi buziaka, zanim wejdę”. Ja no to: „Dlaczego? Przecież jeszcze nie idę spać”. A ona, że: „No cóż, prawdopodobnie zatrzyma się, żeby pogadać ze znajomymi. Mogę już wtedy spać, kiedy wróci”. Więc pocałowałam ją. I to był ostatni raz, kiedy widziałam ją żywą. Sklep znajdował się zaledwie kilka przecznic od jej domu. Katie często chodziła tam późno w nocy. Vivian była przekonana, że tak jak zwykle pójdzie do sklepu z przyjaciółmi z apartamentowca. Zazwyczaj siedzieli do późna przy basenie, jednak tej nocy nikogo nie było w pobliżu budynku, więc Katie poszła sama. Myśląc, że córka jest bezpieczna z przyjaciółmi, Vivian poszła spać. Jednak o 3 nad ranem miała dziwny sen. Nagle obudziłam się z głębokiego snu z uczuciem, jakby ktoś uderzył mnie w głowę. Potem ogarnął mnie błogi spokój i pomyślałam: „No cóż, już po wszystkim”. Nawet nie wiedzieć, kiedy ponownie zasnęłam.
Nie rozumiała wówczas, jak wielkie znaczenie miał ten sen. Następnego ranka Vivian odkryła, że łóżko córki jest puste. Wkrótce skontaktowała się z policją i rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania. Podejrzewano, że Katie została porwana. Jej zdjęcie udostępniono całemu wydziałowi policji. Lokalne media nagłośniły jej zaginięcie i zmobilizowano wolontariuszy do jej poszukiwania. Sprawą zajął się porucznik Wydziału Zabójstw Policji Las Vegas, Kyle Edwards. Już pierwszego dnia odnaleźliśmy jej przyjaciół i rodzinę. Rozpoczęliśmy też szeroko zakrojoną kampanię medialną w telewizji ze zdjęciem Caitlin. Pod koniec drugiego dnia zaczęliśmy podejrzewać, że prawdopodobnie została przez kogoś porwana. Sprzedawca przypomniał sobie, że widział Katie w supermarkecie w noc jej zniknięcia. Sprawdzili rachunki i okazało się, że tego wieczoru o 23:17 kupiła książkę w miękkiej oprawie. Wyglądało więc na to, że Katie dotarła do sklepu bezpiecznie. Sklepu znajdującego się na skrzyżowaniu Desert Inn i Maryland Parkway. Nie sposób było jednak określić, co się stało z nią później. Najbardziej prawdopodobna wydawała się teoria, że dziewczynę uprowadzono. Jednakże policji nie udało się znaleźć żadnych świadków jej porwania, mimo że okolica jest gęsto zaludniona. Jej zwłoki odkryto 9 dni później. To jest 1 sierpnia 1987 roku. Rick Puckelt, geolog szukający kryształów górskich, odkrył ciało Katie na odległym polu w pobliżu jeziora Mead, około godziny jazdy od Las Vegas. W trakcie przesłuchania wyznał, że poczuł bardzo silny, nieprzyjemny zapach i postanowił sprawdzić, co jest jego przyczyną. Wracałem już do samochodu, byłem prawdopodobnie 50-60 metrów od drogi, gdy zatrzymał mnie bardzo silny zapach. Postanowiłem sprawdzić, skąd pochodzi. Wtedy znalazłem ciało Caitlin. To była najstraszniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Musiałem usiąść, zebrać myśli i upewnić się, że to, na co patrzę, jest prawdziwe. Porucznik Kyle Edwards pojawił się jako pierwszy na miejscu zdarzenia. W ciągu 20 minut od naszego przybycia wiedzieliśmy, że to Caitlin. Nie mieliśmy wątpliwości, że to była Caitlin. Robi się wtedy bardzo cicho i nie możesz powstrzymać się od patrzenia na ciało, wyobrażając sobie, że to jedno z twoich dzieci. Myślisz wtedy, na miłość boską, to moje dziecko. W tym momencie od razu masz ochotę pobiec do domu, złapać córkę za ramię, przyprowadzić ją na miejsce zdarzenia i powiedzieć: dlatego zawsze powtarzam, że nie możesz wychodzić późno w nocy. W pobliżu ciała znaleziono ślady opon. Wskazywały na to, że pojazd opuścił boczną drogę, przejechał przez pole, potem zawrócił i odjechał tą samą drogą. Dwa kamienie w pobliżu jej ciała były pokryte krwią. Po analizie ustalono, że krew znaleziona na skałach i w obrębie miejsca zdarzenia należała do Katie. Koroner orzekł, że zmarła w wyniku wielokrotnych uderzeń w głowę. Była też ofiarą przemocy seksualnej. Wszystko wskazywało na to, że przeczucie nastolatki niestety się sprawdziło, lub był to niesamowicie tragiczny zbieg okoliczności. Chociaż dożyła 16 roku życia, została zamordowana zaledwie 3 miesiące później. Po śmierci Katie rodzina znalazła w jej pokoju listy adresowane do poszczególnych członków. Listy datowane były na miesiąc przed jej 16 urodzinami. Mówiła o tym, jak bardzo ich kocha i że nie chce, aby cierpieli, kiedy już odejdzie. Kochana mamo, w razie mojej śmierci otrzymasz ten list. Mam nadzieję, że będziesz żyła szczęśliwie. Nie chcę, abyście rozpamiętywali moją śmierć. Kocham was wszystkich bardzo mocno. Byłaś dla mnie dobra i byłaś najlepszą mamą na świecie. Zachowaj mnie, proszę, żywą w swoim sercu i nigdy o mnie nie zapomnij. Kocham cię, Katie. 3 miesiące po zniknięciu Katie ktoś zadzwonił anonimowo na policję w Las Vegas. Świadek twierdził, że widział dwóch mężczyzn siłą wciągających krzyczącą Katie do samochodu. Jeden z nich miał na imię Robbie. Podał dokładne miejsce, w którym Katie była ostatnio widziana, wraz z dokładnym opisem tego, co miała na sobie w noc zaginięcia. Twierdził, że nie skontaktował się wcześniej z policją, ponieważ przez kilka miesięcy przebywał poza miastem. Władze przypuszczały, że Katie została porwana przez jedną lub dwie osoby gdzieś pomiędzy sklepem a apartamentowcem. Zeznania świadka zdawały się pasować do tej teorii. Informator nie zostawił swojego nazwiska ani numeru telefonu, więc ponowny kontakt był niemożliwy. Pomimo wielokrotnych apelacji w mediach, świadek nigdy nie oddzwonił.
Jakiś czas później władze powiązały śmierć Katie z seryjnym mordercą, Michaelem Lee Lockhartem. Michael Lee Lockhart urodził się 30 września 1960 roku w Toledo w stanie Ohio. Jego rodzina i znajomi opisywali go jako kobieciarza. Nie miał problemu z nawiązywaniem nowych znajomości. Był to typ człowieka potrafiącego sprzedać piasek na pustyni. Jak sam później przyznał, wkrótce po tym jak się ożenił, zaczął zmagać się z depresją. Wielokrotnie myślał o tym, żeby wymeldować się z życia. Wreszcie znalazł rozwiązanie, które pomogło mu radzić sobie z rzeczywistością i emocjami. Zaczął przejmować substancje nielegalne. By zdobyć na to pieniądze, napadał na kobiety w celach rabunkowych. W 1984 roku ukradł samochód żony i wyruszył na zachód. W końcu został aresztowany w Wyoming i przebywał w więzieniu do grudnia 1986. Odsiadka niczego go nie nauczyła. Nadal brał i nadal popełniał przestępstwa, by mieć za co. Michael został ponownie aresztowany w Locust Grove w stanie Georgia za włamanie do pojazdu i posiadanie 2 maja 1987. 4 miesiące później włamał się do domu w Elyria w stanie Ohio. Oprócz pieniędzy ukradł pistolet. Michael kontynuował swoje życie jako włóczęga, przemieszczając się od stanu do stanu. Wieczorem 13 października 1987 roku Christine Gallagher właśnie wróciła do domu po długim i męczącym dniu w pracy. Odpoczęła chwilę na kanapie w salonie, po czym udała się do pokoju młodszej siostry. Chciała sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Kilkukrotnie zapukała. Nie otrzymawszy odpowiedzi, weszła do środka. 16-letnia Wendy Gallagher leżała martwa na łóżku. Była rozebrana od pasa w dół i miała związane ręce. Wendy została dźgnięta 21 razy, a na koniec wypatroszona przez zabójcę. Zniknęła torebka Wendy, a policji udało się znaleźć odcisk palca należący do zabójcy. Poza tym niewiele ustalili. Michael w późniejszym wywiadzie twierdził, że przekonał Wendy, by wpuściła go do domu i pozwoliła skorzystać z telefonu. Po morderstwie w Indianie Michael wrócił do Ohio. Tam 7 listopada związał i zakneblował swoją żonę, z którą był w separacji. Potem dokonał napaści na tle seksualnym. Torturował ją przez 2 dni. Następnie ukradł samochód, a w St. Louis podmienił tablicę rejestracyjną, by zmylić policję. Michael udał się na Florydę, gdzie 12 stycznia 1988 roku okradł firmę Payless Shoes w Jacksonville. 20 stycznia w Land O'Lakes na Florydzie Michael dopuścił się kolejnej zbrodni. Kiedy 8-letni Jeremy Collower wrócił do domu ze szkoły, odkrył ciało swojej 14-letniej siostry Jennifer. Podobnie jak Wendy Gallagher, Jennifer została związana, wielokrotnie pchnięta nożem i wypatroszona. Na jej szyi stwierdzono także ślady duszenia. Lockhart skomentował później w wywiadzie, że po prostu obudził się pewnego ranka i pomyślał: muszę iść zabić kolejną. Twierdził, że zastosował tę samą taktykę, co w przypadku poprzedniej ofiary. Przekonał Jennifer, by pozwoliła mu skorzystać z telefonu i w ten sposób dostał się do środka. Następnie Michael udał się do Baton Rouge w Luizjanie, gdzie 21 marca 1988 roku obrabował bank. Dzień później udał się do Beaumont w Teksasie. Lokalny funkcjonariusz policji Paul Hosey zobaczył czerwonego Chevroleta z tablicami rejestracyjnymi spoza stanu. Kierowca podróżował w towarzystwie znanego handlarza substancji nielegalnych. Wzbudziło to w nim podejrzenia, dlatego próbował zatrzymać samochód. Kierowca jednak zdołał uciec. Kilka godzin później podczas patrolowania okolicy Hosey zobaczył czerwonego Chevroleta na hotelowym parkingu. Dowiedział się, w którym pokoju przebywał mężczyzna. Po tym, jak Lockhart otworzył drzwi, sprawy bardzo szybko przybrały zły obrót. Hosey próbował zatrzymać podejrzanego. Kazał mężczyźnie położyć ręce na ścianie, próbując przejąć kontrolę nad sytuacją. Trudno powiedzieć dokładnie, co się wtedy wydarzyło. Według Lockharta, Hosey wyciągnął broń z kabury i podszedł do podejrzanego. Następnie zaczął opuszczać pistolet, aby skuć go kajdankami. Gdy to robił, Lockhart rzucił się na funkcjonariusza. Udało mu się wyrwać broń i strzelił do policjanta 2 razy, zabijając go na miejscu. Michael uciekł z miejsca zdarzenia swoim Chevroletem. Wkrótce jednak porzucił pojazd i wynajął taksówkę do Hudson. Po drodze funkcjonariusze zatrzymali taksówkę i aresztowali Lockharta. W
trakcie przesłuchania powiedział policji, że zabił od 20 do 30 młodych dziewcząt i popełnił przestępstwa we wszystkich stanach z wyjątkiem 5. Zdaniem zastępcy prokuratora Thomasa Vainsa. Wzorował się na Tedzie Bundym. Bundy przechwalał się, że ma na swoim koncie ponad 50 ofiar. Lockhart przyznał, że morderstwa Bundy'ego nie były aż tak imponujące, ponieważ sam zabił od 20 do 30 osób. Vains dodał, że podobnie jak Bundy, Lockhart udawał studenta prawa i eksperta politycznego. Bywał na kampusach uniwersyteckich i umawiał się z poznanymi kobietami. W ciągu 10 miesięcy Lockhart, jeżdżąc kradzionymi pojazdami, pokonał prawie 50 tysięcy kilometrów. Śledczy zajmujący się sprawą śmierci Katie Hobbs odkryli, że w maju 1987 roku Lockhart ukradł niebieską Toyotę i jeździł nią do listopada tego samego roku. Władze uważają, że w tym czasie uprowadził i zamordował nastolatkę. Niebieskie włókna znalezione na miejscu zbrodni pasowały do włókien ze skradzionego pojazdu. Rachunki z kart kredytowych również wskazywały na to, że w czasie morderstwa przebywał w Las Vegas. Zanim został stracony, w trakcie przesłuchania przyznał się do jej zabicia. Przed wydaniem wyroku Lockhart przemawiał przez 26 minut. Rozwodził się na temat tego, jak bardzo cierpi z powodu tego, co stało się z Wendy Gallagher i Jennifer Kohler. Nie mógł się wprost doczekać wykonania kary śmierci, ponieważ tylko ona będzie w stanie uwolnić go od tego cierpienia. Każdego dnia stoję za kratami i myślę o Wendy i Jennifer. Każdego dnia cierpię. Gdybym miał małą córeczkę, która została zamordowana, chciałbym kary śmierci dla jej oprawcy. Wierzę w Boga, wierzę w życie po śmierci. Wiem, że Bóg mi wybaczy. Trudno mi jednak samemu sobie wybaczyć. Im szybciej mnie zabiją, tym szybciej skończy się ta udręka. Spojrzał na mamę Wendy i dodał. Mogę tylko współczuć pani Gallagher. Nie będzie w stanie zostawić tego za sobą, dopóki nie zostanę stracony. Mówię, zróbcie to czym prędzej. Zabierzcie mnie tam i zróbcie to teraz. Lockhart został skazany na karę śmierci za serię morderstw w Teksasie, Indianie i na Florydzie. Jego ostatnim posiłkiem był cheeseburger, frytki i cola. 9 grudnia 1997 roku, tuż przed wykonaniem wyroku, zwrócił się tymi słowy do zgromadzonych. Wiele osób uważa, że to, co tutaj się dzieje, jest złe. Chcę, żebyście wiedzieli, że znalazłem tutaj miłość i współczucie. Dziękuję ludziom, którzy tu pracują, za życzliwość, jaką mi okazali. Doceniam to, co dla mnie zrobili. To wszystko, naczelniku. Jestem gotowy. Ponieważ Lockhart został skazany na karę śmierci w 3 stanach, Nevada nie wszczęła postępowania karnego w sprawie zabójstwa nastolatki. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dzisiaj. Jest nią książka. Zazwyczaj przy omawianiu sprawy śmierci Katie Hobbs bierze się pod uwagę dwie teorie. Pierwsza z nich zakłada, że nastolatka miała wyjątkowo silnie rozwiniętą percepcję pozazmysłową, tak zwany szósty zmysł. Jest to rzekomo paranormalna zdolność powiązana z odbiorem informacji, które nie są zdobywane za pomocą zmysłów, takich jak wzrok czy słuch, ale odbierane za pomocą siły umysłu. Termin ten został ukuty i przyjęty przez botanika J.B. Ryana w celu zbiorczego określenia zdolności parapsychologicznych, takich jak intuicja, telepatia, psychometria, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoodczuwanie, empatia, prekognicja i retrokognicja. Ryan początkowo studiował botanikę, ale z czasem zafascynowały go szeroko pojęte zjawiska paranormalne. W 1930 roku wraz z psychologiem Williamem McDougallem pomógł założyć laboratorium parapsychologii na Uniwersytecie Duke'a w Durham w Karolinie Północnej. Tam panowie przeprowadzili prawie 100 tysięcy eksperymentów z udziałem tzw. ekstrasensów. W 1934 roku jego książka pod tytułem Percepcja pozazmysłowa wywołała sensację wśród ogółu społeczeństwa, natomiast naukowcy przyjęli ją z wrodzonym sceptycyzmem. Pierwsza z teorii mówi o tym, że Katie miała wyjątkowo silnie rozwiniętą percepcję pozazmysłową, a w szczególności prekognicję. Dla tych, co nie wiedzą, wyjaśnię, że prekognicja to w gruncie rzeczy przepowiadanie przyszłości. Pojęcie jest związane z jasnowidzeniem, jednakże nie jest ono z nim tożsame. We współczesnej parapsychologii jasnowidzenie traktuje się jako wiedzę o tym, co dzieje się w innej przestrzeni, ale w tym samym czasie. Natomiast prekognicja daje jakoby dostęp do wiedzy o przyszłych zdarzeniach.
Prekognicję dzieli się na dwa poziomy. Osobisty, związany z przyszłością konkretnej osoby lub jej samej. Oraz ponadosobisty, dotyczący zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, przyrodniczych i tym podobne. Zdolność ta może mieć charakter natychmiastowy. To jest, przewidywane są zjawiska, które następują w bardzo krótkim czasie, z rzędu kilku sekund. I oddalony w czasie, zdarzenia mają miejsce na przykład za miesiąc, rok czy dekadę. Podobnie jak wszystkie tematy parapsychologiczne, prekognicja jest zagadnieniem kontrowersyjnym i jest odrzucana przez środowisko naukowe. Co więcej, budzi wątpliwości nawet wśród osób zajmujących się parapsychologią. Kwestionuje się istnienie tego zjawiska, ale także prawdziwość bądź interpretację doświadczeń związanych z prekognicją. Nie istnieje wiarygodne źródło naukowe potwierdzające istnienie tego zjawiska, a wszelkie próby jego badania są przykładem pseudonauki. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 60. założono nawet instytucje, które miały badać występowanie tego zjawiska. Central Premonition Registry. Jak dotąd instytucji nie udało się pozyskać opisu prekognicji przed zdarzeniem. Istnieją tylko liczne relacje post factum oraz relacje świadków, zwykle są to bliscy znajomi lub członkowie rodziny, twierdzących, że osoba jasnowidząca opowiadała swoje wizje zanim dane zdarzenie miało miejsce. Łatwiejsza do zbadania z punktu naukowego jest prekognicja natychmiastowa. Uważa się, że wielu ludzi w życiu codziennym jest w stanie przewidzieć najbliższą przyszłość. Ot, za chwilę zadzwoni telefon, ktoś nas odwiedzi i tego typu historie. Nie ma możliwości ustalenia, czy ta zdolność pochodzi z umiejętności błyskawicznego, ale racjonalnego przewidywania, co się stanie, kojarzenia faktów i wzorców, czy też zmyślowego, bezpośredniego kontaktu z nieodległą przyszłością. Badaniem tego fenomenu w latach 1979-2007 zajmowało się na szeroką skalę laboratorium Princeton Engineering Anomalies Research. W laboratorium prowadzone były eksperymenty dotyczące percepcji pozazmysłowej i telekinezy. Kierownikiem grupy był Robert Jahn, były badacz NASA, ówczesny dziekan Wydziału Inżynieryjnego i Nauk Stosowanych na Uniwersytecie Princeton, fizyk, psycholog i parapsycholog. Przeprowadzono tam tysiące rozmaitych testów, mających zbadać istnienie prekognicji natychmiastowej. Wyniki niektórych eksperymentów zdawały się potwierdzać, że w rzeczy samej w niektórych sytuacjach ludzie miewają takie błyskawiczne wizje najbliższej przyszłości, których nie da się racjonalnie wyjaśnić. Wyniki te, jak i sama instytucja, do dnia dzisiejszego uważane są za wysoce kontrowersyjne i wzbudzają ogólny sceptycyzm. Wróćmy do sprawy Katie Hobbs. W jej przypadku miała być to prekognicja osobista oddalona w czasie. Być może dzieliła ten dar z matką, która, jak już wcześniej wspomniałam, miała proroczy sen w noc śmierci córki. Choć na tamtą chwilę nie zdawała sobie sprawy z tego, co on oznacza. To wyjaśniałoby, dlaczego obudziła się z uczuciem, jakby ktoś uderzył ją w głowę, tak jak Katie uderzono w głowę kamieniem, a potem nagle poczuła, że to już koniec, kiedy śmierć Katie zakończyła jej cierpienie. Być może odczuwała to, przez co przechodziła jej córka. Druga teoria dotyczy przekonania, że Katie cierpiała z powodu poczucia zbliżającego się nieszczęścia. Termin ten odnosi się zarówno do ogólnego poczucia, że wkrótce wydarzy się coś złego, ale może być również objawem szeregu schorzeń psychicznych i fizycznych. Jak przyznaje Vivian, jej córka nie miała łatwego dzieciństwa. Jej rodzice się rozwiedli, a najlepsza przyjaciółka zmarła nagle z powodu choroby serca. Możliwe, że cierpiała na niezdiagnozowaną depresję lub i stany lękowe, które wywoływały to przejmujące uczucie zbliżającego się nieszczęścia. To poczucie jest często podsycane przez fakt, że umysł jest maszyną wytwarzającą znaczenia. Szuka wzorców i atrybutów znaczenia tego, czego doświadczamy. To uczucie pod wieloma względami jest mikrozłudzeniem. Jest to wyznawana wiara w coś całkowicie oderwanego od rzeczywistości. Wyjaśnia psychiatra Alex Dimitriou. Jego zdaniem można to zaobserwować u osób, które doświadczają ataków paniki. Często towarzyszy im poczucie zbliżającego się końca. Osoby, które doświadczają takich objawów, stają się nadmiernie świadome swoich reakcji fizycznych, takich jak szybki oddech, wysokie tętno i pocenie się. Te z kolei są ponownie wprowadzane do maszyny tworzącej znaczenia, która następnie interpretuje te sygnały jako potwierdzenie, że wydarzy się coś złego.
Cykl pomiędzy pobudzeniem fizycznym a strachem zapętla się i może wymknąć się spod kontroli. Intensywne stany emocjonalne, takie jak ataki paniki, mogą prowadzić do uczucia odrealnienia, przebywania w odmiennym stanie świadomości. Niektóre choroby fizyczne także mogą prowadzić do wystąpienia poczucia zbliżającego się nieszczęścia. Są nimi na przykład guz nadnerczy, zatorowość płucna, epilepsja czy zawał serca. Choć jednostka nie jest świadoma danej choroby, wewnętrzna reakcja organizmu przyczynia się do wystąpienia objawów zewnętrznych. Tak na przykład guz nadnerczy może doprowadzać do uwolnienia dużych ilości adrenaliny. Ona z kolei powoduje nagły wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, pocenie się i niewykluczone, że uczucie zbliżającego się nieszczęścia. Jak wiemy, Katie od dziecka zmagała się z tym przemożnym przeświadczeniem, że nie dożyje swoich 16 urodzin. Dlaczego akurat 16, a nie 15, 20 czy 30? Czy możliwe jest, że nastolatka miała problemy psychiczne, a jej śmierć była po prostu tragicznym zbiegiem okoliczności? Przez tragiczny w skutkach, ale wciąż przypadek, znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze? Tego niestety już nigdy się nie dowiemy. Nic nie wiadomo też na temat jej historii chorób. Z ogólnie dostępnych informacji możemy poniekąd wywnioskować, że była dość zwyczajną nastolatką. Doświadczoną przez los? Tak, ale starającą się żyć normalnie. Miała przyjaciół, własne zainteresowania i plany na przyszłość. Można pokusić się o stwierdzenie, że prawie niczym nie różniła się od swoich rówieśników. Oczywiście tylko tym, że przez całe życie była przekonana, iż nie dożyje 16 urodzin. Choć 3 miesiące później, ale jej przepowiednia niestety się sprawdziła. Być może była to swego rodzaju samospełniająca się przepowiednia. Istnieje taki pogląd, że jeśli dana jednostka i jej otoczenie wierzy, że coś się wydarzy, to mniej lub bardziej świadomie podejmują działania, kreują swoją rzeczywistość tak, że doprowadzają do spełnienia tej przepowiedni. Jednak, moi kochani, taki tor myślowy, moim zdaniem, dzieli krok od obwiniania ofiary. No bo gdyby Katie sama się nie nakręcała, to nic by się nie wydarzyło. Robiąc research do dzisiejszego odcinka, natknęłam się na podobną historię z polskiego podwórka. Dotyczy ona śmierci 5-letniego Kacperka z miejscowości Wilcze Tułowskie w powiecie sochaczewskim. Na kilka dni przed swoją śmiercią chłopiec zapytał mamę i babcię, czy nie będą płakać, gdy odejdzie do Bozi. 25 kwietnia 2013 roku Kacperek wracał autobusem szkolnym z Zerówki w Śladowie. Na przystanku, jak zwykle, czekał na niego dziadek. Zwykle starszy mężczyzna przez całą drogę do domu niósł wnuka na ramionach. Tego dnia chłopiec chciał iść. Wkrótce po rozpoczęciu wędrówki Kacperek wyrwał się dziadkowi. Wybiegł niespodziewanie zza autobusu i uderzył prosto w bok dostawczego auta, nadjeżdżającego z Tułowic. Upadł na asfalt, a wokół jego głowy zaczęła w szybkim tempie tworzyć się plama krwi. Jego mama, zaalarmowana krzykami, przybiegła na miejsce zdarzenia. Chłopiec przeżył i trafił śmigłowcem do szpitala w Warszawie. Tam lekarze z dwóch placówek próbowali ratować jego życie, ale niestety obrażenia głowy były zbyt poważne. Pogrzeb Kacperka odbył się 7 maja w Brochowie. Prokuratura i policja wszczęły śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. 13 maja otrzymano wyniki sekcji zwłok. Jak poinformowała prokurator rejonowy w Sochaczewie, Beata Sobieraj-Skonieczna, przyczyną śmierci 5-latka były rozległe obrażenia głowy. Wkrótce potem dochodzenie umorzono. Jak podaje Janusz Szostak w swojej książce pod tytułem Widziadła, świadectwa z zaświatów. Chłopiec był wybitnie uzdolniony. Jego mama Natalia Szynert opowiada, że w wieku 2,5 roku sam nauczył się czytać i pisać. Potrafił doskonale i błyskawicznie liczyć. W Zerówce nudził się, bowiem wszystko, czego uczyli się jego rówieśnicy, Kacper poznał już dawno. Interesowały go filmy przyrodnicze, wiedział, jak rozmnażają się żaby. Fachowo rozprawiał o hydraulice i tłumaczył rodzicom, co to jest recykling. Krótko przed śmiercią zaczął przyswajać język chiński, oglądając w telewizji bajki tej produkcji. 5-latek wypożyczał też książki z biblioteki i namiętnie je czytał. 22 kwietnia, to jest 3 dni przed wypadkiem, chłopiec zapytał mamę i babcię, czy będą płakać, gdy on odejdzie do Bozi. To pytanie nie wzbudziło zaniepokojenia kobiet, natomiast to, co wydarzyło się później, już tak.
Kacper zaczął z zapamiętaniem rozbijać i niszczyć swoje zabawki, twierdząc, że już nie będą mu dłużej potrzebne. Na zajęciach w przedszkolu narysował wypadek na drodze, którego ofiarą był mały chłopiec. W tej historii pojawia się jeszcze jeden dowód. Jak niektórzy twierdzą, dowód na to, że Kacperek przewidział swoją śmierć. Na ekranie wyświetla się zdjęcie. Na zwykłej kartce w kratkę napisał swoje imię i nazwisko. Ostatnia litera, T, wyglądem przypomina krzyż. Jest znacznie większa od pozostałych. Czy Kacperek, podobnie jak Katie, przewidział swoją śmierć? Czy to rodzice i dziadkowie post factum przypisują mu pewne nadnaturalne zdolności? Musicie sami odpowiedzieć sobie na to pytanie. Na dziś to wszystko. Kochani, koniecznie dajcie znać, co sądzicie o sprawie Katie Hobbs. Czy waszym zdaniem nastolatka była ekstrasensem ze zdolnością prekognicji? Czy może jej morderstwo i przepowiednia nie miały ze sobą nic wspólnego? Był to zwykły zbieg okoliczności. Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. I jak zawsze, jeśli jesteś tu nowa, nowy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to uprzejmie cię do tego zachęcam. Będę wdzięczna za zostawienie komentarza i łapki w górę, jeśli spodobał ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem, do usłyszenia w następnym filmie.